Odcinek powstał przy współpracy z wydawnictwem literackim, którego nakładem ukazała się książka Orhana Pamuka Noce zarazy. W powszechnej świadomości stosunki polsko-tureckie kojarzą się przeważnie z wojnami i bitwami z XVII stulecia i na wpół legendarnym oczekiwaniem w czasach zaborów na dworze sułtana na posła z Lechistanu. Jednak wpływ Polski na dzieje Imperium Osmańskiego był większy niż mogłoby się wydawać. Wskutek geopolityki losy tych dwóch krajów okazały się nadzwyczaj mocno ze sobą związane. Wrzesień 1621 roku. Ze wszystkich krańców Imperium Osmańskiego w stronę Rzeczpospolitej ściąga największa jak dotąd w tym stuleciu armia. 100 tysięcy żołnierzy i kilkadziesiąt tysięcy czeladzi przybywa pod Chocim. Sułtan Osman II zapowiada, że już niedługo jego władza sięgnie wybrzeży Morza Bałtyckiego. Trochę się jednak przeliczył. Skuteczny opór stawiły połączone siły polsko-litewsko-kozackie pod wodzą hetmana Jana Karola Chodkiewicza, hetmana kozackiego Piotra Konaszewicza Sachajdacznego i regimentarza koronnego Stanisława Lubomirskiego. Po nieco ponad miesięcznym oblężeniu armia sułtana zdecydowała się ustąpić, a Rzeczpospolita odniosła pierwsze w dziejach chrześcijaństwa tak wielkie zwycięstwo lądowe nad armią Wysokiej Porty. Ta kompromitująca porażka odbiła się na sytuacji wewnętrznej państwa osmańskiego. Osman II obwinił za klęskę elitarny korpus Janczarów, dotąd uważanych za podstawę podbojów Porty. Chocim spowodował, że sułtan zaczął zmierzać do likwidacji tej jednostki i zastąpienia jej anatolijskimi sekbanami. To doprowadziło do buntu i uwięzienia Osmana II, a w końcu jego stracenia. Był to pierwszy przewrót pałacowy dokonany przez Janczarów w historii Turcji, ale nie ostatni. Jest to także jedno z najczęściej analizowanych wydarzeń w tureckiej historiografii. Z kolei wojskowe zamachy stanu stały się elementem życia politycznego nad Bosforem aż do czasów współczesnych. W kolejnych dekadach, mimo że relacje polsko-tureckie bywały napięte, to nie dochodziło do wojny. Dla Imperium Osmańskiego Rzeczpospolita była istotnym elementem geopolitycznego układu zapewniającego stabilność w tej części Europy. Dla Wysokiej Porty ważnym i naturalnym było, aby państwa z nią sąsiadujące nie miały nad nią przewagi i nie były ze sobą połączone w antytureckim sojuszu, a najlepiej by były ze sobą skłócone. W tym ostatnim przypadku Turcja wspierała stronę słabszą, aby utrzymać równowagę. Przy tym wszystkim główny kierunek ekspansji Imperium Osmańskiego kierował się w stronę monarchii habsburskiej. Turcja już w XVI stuleciu podzieliła się z Habsburgami ziemiami węgierskimi i naturalnym było doprowadzenie do zjednoczenia tych ziem pod władzą sułtana. Rzeczpospolita wydawała się dużo trudniejszym kierunkiem. Rozległe państwo, którego całkowite opanowanie wydawało się mrzonką, co dobitnie zresztą pokazał Chocim. Po tej bitwie Wysoka Porta była już przede wszystkim nakierowana na ewentualne przechwycenie ziem południowo-wschodniej Polski, co zabezpieczyłoby jej posiadłości w basenie Morza Czarnego. W przypadku krajów habsburskich w Europie Środkowej nastawiono się przede wszystkim na stopniowe, całkowite wchłonięcie tego obszaru. Stąd dla Habsburgów kwestie wojny z Imperium Osmańskim stanowiły problem podstawowy, dlatego też Wiedeń konsekwentnie dążył do wplątania Rzeczpospolitej w wojny tureckie. W Polsce entuzjastą pomysłu wojny z Wysoką Portą był król Władysław IV, który marzył o zdobyciu Konstantynopola. Wymierną korzyścią z realizacji tego pomysłu miało być przede wszystkim zniszczenie Hanatu Krymskiego, którego najazdy były zmorą dla południowo-wschodnich województw korony. Jednak szlachta nie była skora ryzykować wojny z, jak się wówczas wydawało, najpotężniejszym imperium świata. Kontentowano się tym, że na początku panowania Władysława IV w 1634 roku dzięki błyskotliwym zwycięstwom hetmana Stanisława Koniecpolskiego udaremniono kolejny najazd osmański. Stambuł w
Wtedy liczył, że po śmierci Zygmunta III wraz ze Szwecją i Moskwą uda się dokonać rozbioru Rzeczpospolitej. Sułtan Murad IV oczywiście zamierzał przejąć południowo-wschodnie ziemie. Kolejna szansa na ich opanowanie pojawiła się po 1666 roku, kiedy to hetman kozacki Piotr Doroszenko uznał zwierzchnictwo Turcji nad hetmanatem zaporoskim. 6 lat później, w 1672 roku, doprowadziło to do kolejnej wielkiej tureckiej wyprawy na Rzeczpospolitą, utraty twierdzy w Kamieńcu Podolskim i haniebnego traktatu w Buczaczu, który oddawał całe państwo polsko-litewskie pod zwierzchnictwo sułtana. To niebywałe zwycięstwo tureckie wkrótce jednak w znaczącym stopniu się rozpłynęło. W 1673 roku wojska pod wodzą hetmana Jana Sobieskiego rozbiły armię osmańską pod Chocimiem. Na pewien czas zmagania zakończył rozejm Żurawnie w 1676 roku. Polska zachowała niepodległość, odzyskała część ziem, ale chociażby Podole pozostało nadal w rękach tureckich. W tym momencie Imperium Osmańskie w znacznej mierze osiągnęło swoje cele względem Rzeczpospolitej i dlatego skierowało swoją uwagę w inne rejony. Ale jednocześnie na rozległych obszarach Wielkiego Mocarstwa dawały o sobie znać różnego rodzaju kryzysy wewnętrzne wynikające czy to z zapóźnień gospodarczych czy cywilizacyjnych względem Europy, czy zawirowań na szczytach władzy. Jak pisał o tym okresie historyk Jan Reichman, Imperium Osmańskie potrafiło jeszcze podejść pod mury Lwowa i Wiednia, ale była to już świetność pozorna, mająca przykrywać wewnętrzną pustkę i kryzys. Wstrząsana coraz to groźniejszymi buntami Janczarów rozszerzającymi się, tu i ówdzie pokonywana na lądzie i morzu przez Austriaków i Wenecjan, przez Polaków i Rosjan, przy stale pogarszającej się sytuacji gospodarczej, rosnącym deficycie skarbowym, w obliczu upadku rzemiosła i handlu, przy zaostrzających się wewnętrznych konfliktach klasowych i narodowościowych, wkraczała Turcja w erę następną, erę upadku. Jednak w 1683 roku Imperium Osmańskie kolejny raz zmobilizowało ponad 100-tysięczną armię. Tym razem skierowało ją na Węgry i Austrię. I wiosną 1683 roku zaczęto oblężenie Wiednia. Cesarz Leopold I, szukając sojuszników do walki z wrogiem, zwrócił się z prośbą o pomoc do polskiego króla Jana III Sobieskiego. Idea wojny z Turcją tym razem miała przychylność polskiej szlachty, która chciała powrotu nie tak dawno utraconych ziem. 12 września 1683 roku szarża polskiej jazdy rozbiła pod murami Wiednia armię turecką pod wodzą Kara Mustafy. Jest to jedno z najsłynniejszych zwycięstw polskiego oręża, jednocześnie wydarzenie uznawane za przełomowe w dziejach Imperium Osmańskiego, które z mocarstwa ofensywnego stało się defensywne i stopniowo traciło uzyskiwane wcześniej terytoria. W 1699 roku podpisany został pokój w Karłowicach, kończący wojny antytureckiej Ligi Świętej z Imperium Osmańskim. Rzeczpospolita odzyskiwała utracone w 1672 roku terytorium. Kończył się zatem okres wojen polsko-tureckich, a zaczynał czas przyjaznych stosunków, ale to nie wynikało wcale z odniesionego zwycięstwa Rzeczpospolitej. W 1701 roku w granice państwa polsko-litewskiego wkroczyła armia szwedzka. Dla Polski i Litwy rozpoczynał się długi i wyniszczający okres wojny północnej, z której wyłoni się zdegradowana ze swojej wysokiej pozycji międzynarodowej Rzeczpospolita oraz potężna Rosja. To właśnie obawa przed potęgą państwa moskiewskiego skłoniła Stambuł do wzmacniania Polski. Nad Bosforem obawiano się, że jeśli Rzeczpospolita nie będzie w stanie stanowić silnej przeciwwagi dla Moskwy, albo co gorsza, znajdzie się pod jej wpływem, to Rosja, nie musząc obawiać się zagrożenia ze strony Polski i Litwy, będzie mogła całe swoje siły skoncentrować na walce z Turcją, a w dodatku, kontrolując Rzeczpospolitą, będzie miała większe możliwości ataku z różnych kierunków. Dlatego już
1711 roku w traktacie zawartym nad brzegiem rzeki Prut, Stambuł wymógł na Rosji zobowiązanie do usunięcia swoich wojsk z Rzeczpospolitej i nie mieszania się w jej wewnętrzne sprawy. Jednakże po wojnach przeciwko Lidze Świętej w ostatnich dekadach XVII wieku Turcja była zbyt słaba, żeby wyegzekwować te żądania od Rosji. Całkowite załamanie potęgi tureckiej przyniosła nomen omen wojna polska. Tak nazywany jest konflikt, który wybuchł między Imperium Osmańskim a Rosją w 1768 roku. Stambuł wsparł wtedy konfederatów barskich i ponownie domagał się, by Rosja nie mieszała się we wewnętrzne sprawy państwa polsko-litewskiego i wycofała z jego terytorium swoje wojska. Turcy po cichu liczyli, że poza wyzwoleniem Polski spod wpływów rosyjskich uda się jednocześnie przejąć od niej Podole. Wojna zakończyła się jednak całkowitą klęską Wysokiej Porty. Zawarty 21 lipca 1774 roku traktat pokojowy Kujczuk-Kajnardży otwierał w dziejach Imperium Osmańskiego kolejną epokę stopniowej utraty terytoriów i ulegania obcym wpływom. Rządzący wówczas sułtan Mustafa III podsumował atmosferę po podpisaniu tego pokoju proroczym wierszem. Świat jest w upadku. Nie myśl, że będzie z nami dobrze. Państwo popadło w podłość i wulgarność. Wszyscy na dworze zajmują się przyjemnością. Nic nam nie pozostaje, prócz miłosierdzia Bożego. Dalsze losy Imperium Osmańskiego pod wieloma względami przypominały dzieje Rzeczpospolitej po wojnie północnej. To, że nie jest to najlepszy czas dla niedawnej światowej potęgi, było jasne dla każdego postronnego obserwatora polityki międzynarodowej. Od wojny polskiej aż do wojny krymskiej w połowie XIX wieku Turcja przegrywała każdy konflikt z Rosją. Źle się działo również na innych kierunkach. Bunty przeciwko władzy Osmanów wybuchały na Bałkanach, Afryce Północnej i Bliskim Wschodzie. W 1829 roku, po 8 latach wojny, Grecja wyzwoliła się spod tureckich wpływów. Niedługo później mógł nastąpić już całkowity koniec Imperium Osmańskiego. W 1831 roku wybuchła wojna z Egiptem. Jego przywódca Muhammad Ali Ibrahim Pasza opanował większość terytorium tureckiego poza Stambułem. Od całkowitego upadku Turków uratowało wsparcie Rosji. Targana wewnętrznymi niepokojami Porta stała się areną rywalizacji mocarstw, przede wszystkim Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji, a od przełomu XIX i XX stulecia również Niemiec. Rozległy obszar imperium i słaba władza była wykorzystywana do realizacji własnych interesów. Turcja próbowała jednak podjęcia reform, tyle że niekiedy przynosiły one skutki odwrotne od zamierzonych. Otwarcie na handel z Zachodem doprowadziło do wykończenia namiastek rodzimego przemysłu. Armia, mimo że się modernizowała, to nie potrafiła sprostać ówczesnym potęgom i przegrywała kolejne wojny. Do tego w październiku 1875 roku Stambuł zawiesił spłatę swoich zobowiązań zagranicznych. Dług Imperium Osmańskiego urósł do astronomicznych rozmiarów 224,5 miliona funtów brytyjskich, co dziś stanowi równowartość około 21 654 milionów 285 714 funtów. Wskutek nacisków Francji i Wielkiej Brytanii doprowadzono do stworzenia w 1881 roku osmańskiej administracji długu publicznego, która dbała, by część wpływów z podatków automatycznie zabezpieczano na poczet długów. W tym czasie do Turcji przylgnęło miano chorego człowieka Europy. Jednocześnie Imperium Osmańskie nadal było przyjazne dla sprawy polskiej. Już po klęsce powstania kościuszkowskiego na obszarach Wysokiej Porty zamierzano utworzyć polski legion. Ponadto w dawnym budynku ambasady polskiej nadal urzędował polski przedstawiciel. Stąd być może wzięła się legenda o oczekiwaniu na dworze sułtana na posła z Lechistanu. Niemniej Turcja nigdy oficjalnie nie uznała rozbiorów.
po powstaniu listopadowym ożywioną działalność na terytorium Imperium Osmańskiego prowadził hotel Lambert księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. To nad Bosforem znajdowali schronienie uchodźcy polityczni z Polski. Wielu z nich potem służyło sułtanowi, licząc, że z jego pomocą uda się odzyskać niepodległość Rzeczpospolitej. Do takich postaci należał m.in. Michał Czajkowski, który tworzył polskie legiony w trakcie wojny krymskiej. Józef Bem zmarł jako komendant syryjskiego Aleppo. Inną postacią jest Karol Bąkowski, znany jako Bąkowski Pasza, syn powstańca listopadowego, główny inspektor higieny publicznej dworu osmańskiego, który zatrzymał w 1892 roku szerzącą się w imperium epidemię cholery. Jest on także bohaterem najnowszej powieści historyczno-kryminalnej tureckiego noblisty Orhana Pamuka pod tytułem Noce zarazy. Książka przedstawia obraz rozpadającego się Imperium Osmańskiego na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to nawet najmniejsze narody olbrzymiego państwa pragnęły wybić się na niepodległość. By zahamować ten proces, pod koniec XIX stulecia w elitach Imperium promowano ideę osmanizmu. Osmanem był każdy mieszkaniec Imperium Osmańskiego, niezależnie od wyznania i języka, jakim się posługiwał. Jednak zacofane państwo nie potrafiło wiele zaoferować swoim mieszkańcom. Próby reform były blokowane przez muzułmańskich radykałów skupionych wokół dworu. Nad osmanizmem zwyciężały lokalne nacjonalizmy, w tym ten turecki, który głosił budowę państwa jedynie dla osób kultury i języka tureckiego. To rodziło napięcia, których kulminacja nastąpiła podczas Wielkiej Wojny, kiedy to miała miejsce rzeź Ormian. W trakcie tego konfliktu Imperium Osmańskie stanęło po stronie Niemiec i Austro-Węgier i wbrew Antancie Stambuł nie okazał się łatwym przeciwnikiem, co pokazała klęska desantu pod Gallipoli w 1915 roku. To jednak nie uchroniło Turcji od przystąpienia do realizacji pomysłu, który od dawna krążył po dyplomatycznych salonach, dokonania rozbioru Imperium Osmańskiego. Przypieczętowanie tego nastąpiło w zawartym 19 sierpnia 1920 roku traktacie Sevr. Od całkowitego unicestwienia uratowały Turcję zawirowania międzynarodowe i determinacja nacjonalistów tureckich skupionych wokół Mustafy Kemala Paszy, późniejszego przywódcy tego państwa, nazywanego ojcem Turków Atatürk'iem. Pod jego wodzą armia turecka odparła inwazję grecką i zachowała niepodległość. Imperium Osmańskie spadało z wyższej pozycji niż Rzeczpospolita i proces jej rozkładu przebiegał zatem dłużej. To w znacznym stopniu pozwoliło mu uniknąć losu państwa polsko-litewskiego. Niemniej to Rzeczpospolita zadała jemu ciosy, które zachwiały potęgą Stambułu. Klęska pod Chocimiem w 1621 roku podważyła wizerunek niezwyciężonego mocarstwa i wzmogła niepokoje wewnętrzne, które już będą stałym elementem tamtejszej rzeczywistości politycznej. Niepowodzenie wyprawy Kara Mustafy w 1683 roku spowodowało z kolei, że Turcja już nie była w stanie kontynuować swojej polityki podbojów. Niewątpliwa korzyść, jaka z tego wynikła dla Rzeczpospolitej, czyli osłabienie zagrożenia tureckiego, obróciła się wkrótce przeciwko niej, bo niespodziewanie to Turcja stała się jedynym sąsiadem, który był żywotnie zainteresowany utrzymaniem podmiotowości i suwerenności Rzeczpospolitej. Przegrana wojna o osiągnięcie tego celu sprowadziła Imperium Osmańskie na prostą drogę, by stać się chorym człowiekiem Europy. Tym samym zwycięstwa polskie nad Turcją spowodowały, że upadek Rzeczpospolitej pociągnął za sobą upadek Imperium Osmańskiego, choć już nie na samo dno.